poranek, 3 dni przed maratonem, Krzysiu i Achim. Achim, uśmiechnij się, pomachaj. Zobaczcie, co ludzie robią o tej porze, jak jest deszczowo i burzowo. Prawdopodobnie biegnie konkurencja na dole. Proszę zobaczyć, ilu biegaczy. Oni chyba wszyscy oszaleli. Burza, sztorm, pewnie przyjechali na maraton. Ale i tak nie mają szans z nami. Sliema, 8 rano, czwartek. Wyglądają na takich, co wiedzą, co robią. Ale my się nie dajemy. Jeszcze perspektywa. Dzisiaj deszczowy dzień. Mały sztorm. Ale my się zimy nie boimy. Jeszcze raz tutaj nasi maratończycy, proszę bardzo. Achim, numer na zieloną koszulce, Kogu, Krzysiu. Pozdrawiam wszystkich, a tu w głębi pokoju śpiący Maciej jeszcze. O, wchodzimy do środka. Mama przygotowuje kanapki. Proszę bardzo. Powiedz grupie, żeby nam tutaj przysłali talerzy głębokie na zupę. Przygotowanie wałówek na drogę. Kanapeczki firmy Piowo. Podarowane nam przez pana Wojciecha, szefa firmy, którego serdecznie pozdrawiamy. Wiemy, że dzięki tym kanapeczkom będziemy mieli siłę. I oto Maciej. Nie przejmuje się, młodzież biega. Maciej korzysta z tego, że nie musi chodzić do szkoły. Krótki filmik o kolacji nielegalnie jedzonej w hotelu. Nielegalnie wyniesiona. Proszę bardzo, to jest Darek, który je oto. Pierwszy je. To jest ciemno troszeczkę, bo też oszczędzają też na żarówkach. Tomek oto właśnie wklepuje zdjęcia. Też nielegalnie. Patrzył się przegląda, w tle światła sliemy. Tutaj obraz. Na parkingu tak, obraz. Anka i przyjaciele. O, tu Basia. Jak dobra kasza. Basia, moja mama musi zobaczyć, że ja jem kaszę. Proszę, Basia je kaszę. Tutaj jest zbliżenie dla mamy, proszę bardzo. Jaka to jest kasza? O, ryczana. A to są nasze kotlety. Polskie jeszcze przywiezione z Polski. I tu jest Joachim. Spożywa i poczywa. Achim, jak ci smakuje? Bardzo dobrze. Tak jest. Dobre? Obiad gorący. Obiad gorący, tak jest. Ciepło. No proszę. Siły będziemy. No proszę. A tu jest podmiot kręcący. Macha.